drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na boginie, na księżniczki, na kobiety, na myślące kobiety. Nie wszystkie kandydatki osiągną stan myślenia, niektóre kandydatki osiągną stan przekonania, że one wiedzą, jak ten świat wygląda, a potem się mocno rozczarują. Kobieta oczekuje, że związek z facetem polega na pełnej, całkowitej szczerości. Jeżeli taki facet, który wchodzi w związek z kobietą, opowie kobiecie wszystko, czego on pragnie od niej, wszystko, czego on od niej oczekuje, wszystko, co on myśli o niej, to może to doprowadzić do ciężkiego rozczarowania u kobiety. W drugą stronę, jeżeli kobieta powie facetowi, czego ona oczekuje od niego, jak sobie wyobraża przyszłe z nim życie, lub jak będzie wyglądało to przyszłe życie, bo jak ona sobie wyobraża, to jest oczywiście ona sobie wyobraża, że to będzie po tych po różach i będzie w podróżach. Natomiast przyszłe życie prawdopodobnie będzie wyglądało nieco inaczej. I kobiety bardzo często chcą sobie zrobić ze swojego faceta, chcą zrobić powiernika, chcą zrobić przyjaciela, chcą zrobić terapeutę, natomiast bardzo nieudanym jest związek z terapeutą. Jeżeli ten terapeuta zna ciebie całkowicie, to może mieć pewne trudności z zaakceptowaniem ciebie taką, jaka ty jesteś. Dlatego dobrze jest nie mówić temu swojemu partnerowi wszystkiego, co myślisz, bo to, co ty myślisz, może być cudowne w rozmowie z koleżanką lub z przyjacielem. Przyjacielowi możesz powiedzieć wszystko, ale przyjaciel to nie jest ktoś, kto z tobą ma dzielić całe twoje życie. I ten, kto ma z tobą dzielić całe twoje życie, to ma przez całe życie widzieć w tobie boginię, księżniczkę, cudowną, wspaniałą, wymarzoną postać, którą kocha. Natomiast jeżeli się dowie całej prawdy o tobie, może mu to utrudnić kochanie ciebie. Dlatego nie mów facetowi, swojemu facetowi, wszystkiego o sobie. Powiedz to, co jest piękne. I również nie dowiaduj się od niego wszystkich jego tajemnic. Możesz nie znieść niektórych.